Cześć. Dzisiaj pokażę, jak za mniej niż 10 zł przerobić najtańszy statyw fotograficzny, tak aby można było kręcić filmy z nad stołu. I teraz tak, kombinowałem, szukałem statywów. Kosztowały one kupę kasy, więc wymyśliłem, jak tanio to można zrobić i przerobić. To jest statyw, ma taką rączkę do ustawiania sobie aparatu. Tą rączkę można wykręcić. Co też robimy. I tutaj mamy gwint. I teraz to kupiłem w markecie budowlanym o takim samym gwincie pręt gwintowany za 2,80. I teraz wymyśliłem, żeby ten pręt wkręcić tutaj, o, dokładnie do końca. Cześć kocie. I teraz ustawiamy wysokość. Pręt oczywiście można skrócić, żeby mniej się bujał, a do moich potrzeb będzie idealny do kręcenia z nad stołu. I teraz ustawimy sobie nad stołem. Ja mam nawet trochę zepsuty ten statyw. Ustawimy sobie centralnie nad stołem. Podwyższymy. O, przesuniemy. I teraz tak. Moja kamerka, którą mam na głowie w tej chwili, do zestawu ma dołączony taki oto uchwyt. To jest uchwyt do rurek. Niestety nawet dając wkładkę, proszę bardzo, gumową, jest tutaj, niestety jest pręt za wąski i nie złapie. Więc wymyśliłem, że po prostu wezmę zwykłą szmatkę, obwinę to. W miarę ciasno. O. Teraz nałożę razem z tą gumką. To będzie troszkę sztywniej. O, tu się zawija niestety. Ale damy radę. O! Skręcamy. Dokładnie skręcamy, żeby mocno chwyciło. O! I za chwilę wracamy. Z innej perspektywy pokażę, jak już kamera będzie zamontowana. No, i tym magicznym sposobem mamy już kamerę umieszczoną nad stołem, którym zaraz będę nagrywał. Także za mniej niż 10 zł można przerobić stary statyw tak, aby nagrywał. Pomagał nagrywać od góry. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zapraszam do subskrypcji, łapkowania i komentowania. Dziękuję.